To na początek, jako że mamy tutaj kilka buźnowych, nie wszyscy się znają, to proponuję, żeby każdy powiedział swoje imię. I dzisiaj będzie troszeczkę tak ekologicznie u nas. Będziemy dużo rozmawiać o drzewie, tak, o ekologii też, o drzewach, o drewnie. Myślę, że fajnych rzeczy się tutaj dzisiaj dowiecie. Także proponuję, żeby każdy się przedstawił i na przykład powiedział, jakie drzewo lubi. Pewnie nie wszystkie Wam są znane, ale myślę, że na pewno znacie owocowe drzewa. Ja mam na imię Kasia i ja na przykład bardzo lubię orzechy. Przed domem mam takie wielkie, wspaniałe, stare drzewo, orzech włoski. No. I właśnie bym to drzewo wymieniła jako swoje ulubione. Jak masz na imię? Max. No. A jakie drzewa lubisz? Takie owoce na przykład? Ulubione coś? Kasztany. Kasztany, no. Fajne jest drzewo, nie? Takie wielkie. Jak już osiągnie pewne gabaryty rozłożyste. Z kasztanów można dużo fajnych rzeczy robić, nie? I kolejną osobę mamy? Ja. Mhm. Wszystkie. Wszystkie? Dobra. Ja wszystkie owoce lubię, wszystko. Mhm. Ania i lubię jabłonie. O, świetnie. Jabłuszka też mają fajne kolory różne, nie? Ciekawe. Mam na imię Martyna i lubię czereśnie. O. Ja mam na imię Paulina i bardzo lubię dom. Mhm. Świetnie. Przycinał jakąś półeczkę i mogło zostać tam kawałek fajnej deski, tak? A ja jak ktoś miał jakieś tam podszawki, to na spalenie, no to mi, ja trochę się wkradłam do piwnicy i co robiłaś z tymi deseczkami do spalenia? Ja zrobiłam łóżko dla lalek, dla zwierząt. No właśnie. Można z takich desek, które by dziadek akurat oliwki spalił, zrobić coś fajnego, tak? A właśnie Paulinka, mój tata no? Też ten, jak miałam tak 4-5 lat, to mój tata, jakby była zima, no to zawsze były takie klocki czasami w tym drewnie. No to ja tak je zabierałam i je uzbierałam aż całą taką dużą reklamówkę i teraz są na styku, już całe okurzone. I są klocki, były klocki do zabawy, a nie poszły do spalenia. Do spalenia. No, widzicie, bo drewno jest takie fajne. Raz, że trochę pachnie zawsze, szczególnie te, co Wam, tak jak Oliwka opowiada, przywiezie pan leśniczy z lasu, to w ogóle takie ścięte drewno ładnie pachnie, no nie, ma jeszcze korę na wierzchu często gęsto. My tu już mamy deseczki, które często zostają przy remoncie w domu, tak? I chcieliśmy Wam dzisiaj zaproponować, żebyście na tych deskach wykonali fajne obrazki.